Okej, witam serdecznie w kolejnym odcinku LEGO Avengers. Moi drodzy, lecimy z misją Hen w Eterze. Zobaczymy w ogóle, o co chodzi w tej misji. Coś związanego z Thorem. Może z Thora jedynki, może z Thora dwójki. Chyba Thor dwójka, z tego co widzę. While Thor was helping us track down Loki, we asked him about any potential threats to Midgard, but sorry, Earth. One of his stories was about an ancient race called the Dark Elves, led by Malekith, who attempted to use something called the Aether to bring darkness to the Nine Realms. It sounded kind of serious, but Thor assured us it was all settled thousands of years ago. Why do I still have a bad feeling about this? Aha, to jest Thora dwójki, dokładnie. Zobaczymy, co to będzie ciekawego. Nie pamiętam w ogóle tego filmu. Long before the birth of light, there was darkness. And from that darkness came Malekith, a dark elf who millennia ago sought to return our universe back into one of eternal night. Using the power of the Aether, an ancient force of infinite destruction, my father vanquished Malekith in a mighty war. It was a tale he recounted so often that he truly lived up to the name King Bor. At the climax of the battle, the Aether was destroyed. Or so we believed until Jane Foster, Thor's girlfriend from the wrong side of the Bifrost, somehow managed to stumble upon it, waking an ancient evil from his slumber, with only one layabout to defend her, and my favorite son in prison. Asgard was in more peril than it had ever faced. O kurde, co za bydle jest. Nie wiem, czy to w tym filmie, ale był jakiś taki motyw, że Loki udawał Odyna, nie? Ale nie, tutaj siedzi w celi. To jest chyba ten moment jak z naszymi ziomeczkami właśnie. Dobra, no kojarzę mniej więcej, to jest już tak połowa filmu z tego co pamiętam. Ale dobra, ciśniemy, nie wiem, do przodu mam iść, czy mam uwolnić Lokiego, nie pamiętam w sumie. To było, że chyba zabierało się Lokiego. Zobaczymy, kurczę, zobaczymy. Tutaj przejść nie mogę jako tako, nie? Albo mogę. Bardziej tego chyba nie uszkodzę, nie? Ale coś tutaj rozwaliłem co najmniej. Okej, co to jest za podpowiedź? Nie zdążyłem tego przeczytać, ale coś zrobiłem. To chyba jest berło Lokiego z tego co widzę. Mam naszą specjalną umiejętność. Może być. Berło Lokiego chyba zebrałem w ogóle. Czy mogę to jakoś... Musimy chyba coś zrobić z tymi zębatkami. Żeby to otworzyć, kurczę, wiecie? Trzeba by to otworzyć. Ja w ogóle zapomniałem powiedzieć na początku. To jest chyba już ostatni odcinek z tej serii, wiecie? Raczej to jest, kurczę, ostatni odcinek. Ostatnia misja dostępna do zrobienia. I będziemy kończyć tę przygodę naszą. Ała! Co mam zrobić? No to wiem, ale nie mam takiej postaci, która by to wysadziła, nie? Jakiś Fandral. Ci wszyscy chyba giną, mam wrażenie, później. Okej, tu mogę jeszcze coś rozwalić, dobra. Teraz wreszcie wiemy, co zrobić. Ciach, 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 szybko. Jeszcze dobij jego, super. Fajnie tym mieczem rzuca, bardzo fajnie. Come on, zdążę? Udało się, okej. Thor, coś dla ciebie, stary. Okej, udało się. Splendid work, my friend. Never thought I'd have to break myself out of the dungeon. One swing of my trusty axe would have us out of here in no time. Ten Wolsta, który przypomina mi Gimliego, wiecie? Troszkę mi przypomina Gimliego z Władcy Pierścieni. Pięknie, trzech za jednym zamachem młotu. Ciśniemy do przodu. Hetym, kurczę, rozegrał kiedyś. Hetym kiedyś rozegrał misję z Thora Ragnaroka. Thor Ragnarok to był wykurwisty film, naprawdę. Bardzo mi się podobał. Mogliby kiedyś w jakiejś przyszłej grze LEGO o tematyce Marvela zaimplementować
zaimplementować historię z Thora Ragnaroka. Dobra, użyjmy naszej umiejętności. Super, wszystko rozwalam, wszystko się wali w cholerę, nie? Wszystko się tutaj wali w cholerę. Tam przejść nie przejdziemy, ale możemy iść tutaj dalej. Chodźmy więc. A nie, nie możemy, okej. Czyli coś tutaj musimy zadziałać, tak? Czyżbyśmy mieli rozwalić to? O tak. O, nice. Pięknie pierdyło. No tak, mroczne elfy atakują Asgard. Tak. Under control, dokładnie. Mogę się w nią teraz przemienić. Okej, ciśniemy z mrocznymi elfami, tak? Musimy jechać z nimi. Ała! Wow! Co ona robi? Patrzcie, jaka wiksa. No w ogóle nie schodzi na ziemi, w ogóle nie dotykam ziemi teraz. A może użyjmy jakiejś umiejętności ich wspólnej, co? Dobra, zobaczmy. Taka raczej standardowa już umiejętność. Myślałem, że coś ciekawszego to będzie. Dobra. W ogóle ciekawa sprawa jest też z samą dziewczyną Thora. Ponieważ on ogólnie, wiecie, w pierwszych dwóch filmach Thora, w tym również z którego teraz rozgrywamy misję, miał dziewczynę z ziemi, prawda? Miał dziewczynę z ziemi. Jednakże później w Thor Ragnarok poznał dziewczynę nie z ziemi. I mam wrażenie, że po prostu zbyt nudny i zbyt oklepany już był ten wątek, że bohater miał dziewczynę z ziemi. Dlatego zmienili to i jakby olali tamtą kobietę. Takie mam wrażenie, że ją olali troszkę. Okej, co tu się podziało? Co to jest? Mogę tam wejść? Jest i to coś. Musimy go gonić w ogóle? Chyba tak. Dobra. To ciśniemy dalej, nie? Co my tu mamy? Nie będę tak walczył z każdym tutaj. Porozwalamy to, co trzeba. A Lokiego zostawiliśmy ogólnie, nie? Lokiego zostawiliśmy. Z tego co wiem, to w tym momencie w filmie Loki był prowadzony tutaj przez nich jako zakładnik jakby. A przynajmniej jako więzień. Ła, pierdyło. Co tu się dzieje w ogóle? Woo! Nice! Jeszcze raz! Dup! Jeszcze raz! A dobra, nie udało się. Ale spoko, i tak nieźle. I tak wyszło fajnie, składamy to dalej. Okej, to jest taran ewidentny. Teraz co, pierdolnie to jakoś, czy... Czym on rzucił? Oh shit! Niedobrze! Mogę coś tutaj złożyć, co? On mi dostarczył części w sumie. Granatem mi dostarczył części. Co, mam pchać to? Dobra, łapcie to i pchamy. Dup! Pięknie. Too late. My lump of a son Thor added Malekith's escape to his considerable list of heroic failures. His only option was to seek the help of his brilliant brother, cruelly locked away and forgotten in Asgard's dungeons. Tak, to raczej Loki jako Odin. They fled Asgard through secret ways long forgotten. And together as brothers, they stood to face our greatest foe. Aha. To jest Loki jako Odin. A tutaj to chyba jest moment, gdzie Loki rzekomo zginie.
Gdzie przynajmniej udał swą śmierć. Coś takiego było, nie? Dup! Jak się zatrzymał w powietrzu na chwilę, okej. Dzięki za części, na dzień dobry. Czyli Loki i Thor, dwójka braci razem walczących teraz, tak? Zobaczmy, jakie macie wspólne umiejętności, co? Co robicie razem? To samo, kurde, a ze strony Lokiego? Ma telekinezę w ogóle Loki, co? Okej, coś tutaj łupiemy w kamieniu. Dobra. Okej. Nice. Zobaczmy, jakie są umiejętności ich wspólne. Nabiję tutaj kombo na Lokim. Troszkę jeszcze brakuje. Okej, teraz mam już, ale nie ma przeciwników. Cholera, szkoda. Dobra. Dup. Ale poleciało, o kurwa. Nice. O, teraz możemy. Uwaga. Co robią razem? Ej, to samo. Ale lipa. Nie ma żadnych umiejętności fajnych, specjalnych. Nie pamiętam, co to jest za stworzenie w ogóle. To jest jakiś taki, nie wiem, dupny, mroczny elf. Chuj wie właściwie, co to jest. O, nie, ja tego nie utrzymam. Nie mogę tego utrzymać. Spamuję, ale nie mogę, nie idzie, kurwa, nie, wessało Lokiego. No co jest, przecież nie mogę szybciej. Wow, ale ich tutaj przybyło, trójka była cała. Co teraz? To jest łopata? Serio? Łopata? Mam wykopać coś? What the fuck? Co ja gram? Nie, odsuń się od niego, no nie zabił cię. Ale się dałeś, frajerze? Brakuje mi chyba jeszcze części, nie? Mam wrażenie, że brakuje... A to jest nasza dziewczyna. To jest dziewczyna Thora, to ja jest. Ale wiksa. Fuck. Nie wiem, rozwalę jeszcze tutaj troszkę tych części. O, jeszcze mam wykopać coś, tak? To nie koniec, dobra. Kop dalej w takim razie. Jeszcze chyba trochę. Coś konkretnego musimy zbudować z tego, co widzę. Coś tutaj dupnego musi powstać. Okej, dobrze. I teraz, jeszcze to rozwalmy. Pięknie. I składamy coś naprawdę dużego. Boom. A, statek po prostu, okej. Dobra, trzeba to naelektryzować teraz. Thor. Fajna panorama, patrzcie, bardzo ładnie to wygląda teraz. Na jakąś tapetę idealne po prostu. Dobra. Szybko. No, elektryzuj się. Pięknie. A dobra, walnij jeszcze jemu młotem na przykład. A teraz... No, ładuj to. Super. O, fuck. Co nam to dało? Bo nic szczególnego, mam wrażenie. To mogę zabrać jeszcze fioletowego klocka. Okej, jest tutaj już, dobra. No to pokaż, co potrafisz, nie? Thor jak na niego skoczył od razu pierwszy. Dobrze. Thor to też jest bydle. Jak Thor walczył z Hulkiem, dawał mu radę, no to wiecie. Alas, my favorite son. A cold man, yes, but a giant in his way. Gave his very life for Goldilocks, the hammer lover. By more luck than design, my lesser son and his girlfriend managed to return to Earth and regroup with the rabble they call friends. They hatched a plan that held the very future of the universe in its balance. Yeah. Are you there? You've been off the grid a while now.
Our sensors are detecting abnormal energy around your location. Are you triggering that? Tja. Loki nie zginął, jeszcze nie teraz. Loki ginie dopiero w Infinity War. Zabity przez Thanosa, to już tak myślę oficjalnie na amen, ale póki co jeszcze... Patrzcie, jaką walkę, daje radę im, patrzcie. Daje radę tym elfom. Co on robi? Aha, okej, okay, fajnie. Tego nie ugasimy teraz, dobra. Potrzebujemy jakieś dwa śmieszne urządzenia ogarnąć. Czy ja mam gdzieś tutaj iść? Ty nie masz żadnej liny. Co ja mam zrobić jako dwa? Zobaczcie, dwie zwykłe postaci. Co ja mam tu zrobić? My jesteśmy w ogóle w Londynie chyba teraz. Tak mi się wydaje. Dobra, rozwalę to na przykład. Aha, nie mogę, okej, okay, spoko, no to nie. W takim razie nie rozwalę tego. Kupię, że nie wiemy totalnie co mam tutaj ogarnąć, tak... To jest dupy, trzeba będzie wszystko rozwalać, żeby się dowiedzieć. Nie no, na logikę musimy, na logikę. Tego nie ugasimy teraz. O, tu możemy coś zrobić. Chyba o to chodzi. Nie będziemy wszystkiego dokładnie rozwalać, nie? Dobra. Tam się musi dostać chyba pan profesorek, bo on jest mądry. Lecisz tam. Niech laska odwróci ich uwagę. A on to przeklika w tym czasie. Czy musimy ugasić ten ogień? Tak. Ciekawo, musimy ugasić to. Bardzo dobrze. A, słoneczniki wyrosły, pięknie. Pięknie, rękami rozwal helikopter, ta. To ma sens. Dobra. I ciach. Numer jeden. Jakaś kosmiczna technologia. Co teraz coś z drugiej strony? Działa? Chyba działa. O, tu możemy coś przeskanować. Ała, rozsypali ją, no nie. Co za frajerzy. Może użyjmy super umiejętności razem. Patrz. No, da się, nie? Ty to ogarniesz, czy... Nie, ona, okej. Właśnie, ta Jane, nie? Jane, kurczę, później już... źle... O Jezu, tutaj. Później już jej nie ma. Później ten wątek zostawili. Jest i Thor, okej. Okay. Chyba dobrze. I jest ten... Frajer jest. Jako tego w niego nie trafić nie mogę. Co mi zrobił? Okej, okay, 15 przeciwników. Nie mam za bardzo życia. O, rozsypali mnie. Mogę podlecieć, dobra. Teraz jest... On nas strzela, tak? Patrzcie, cwaniaczek, kurde. Nie w kwiatka, Thor. Come on, co ci zrobił kwiatek? Masz tu mroczne elfy, stary. Dobra, kwiatek, jeden, drugi. Może być. Mod wrócił, cia. Jeszcze jeden. Znowu kwiatka, super, brawo. Cia, okej. Okay. Jeszcze pięciu. Trzech. Teraz tych dwóch. Fajnie ten młot się odbija, tak samo jak tarcza. Bardzo fajnie się zabija tym młotem i tarczą. No fuck you, dude. No, jedziemy z nim. Dobrze. What the fuck? Dobra, teraz muszę ogarnąć drugie, tak? Chwila przerwy w walce. Tutaj teraz z tej strony coś musimy porobić.
szybko załatw ich. Okej, okay, super, brawo. Za długo trwa ta umiejętność. Niektóre umiejętności specjalne w tej grze trwają za długo. Powinny to być bardzo szybkie ataki. Ja rozumiem, że chodzi o spektakularność, o jakieś tam charakterystyczne dla niektórych postaci umiejętności, ale no bez jaj. Ciśniemy z tym, obracamy to. Jest. To jest w ogóle berło chyba. Berła są, zobaczcie, takie typu Lokiego trochę, nie? Okej, jeszcze raz trzeba przeskanować. Jane? Jane? Dajesz. Pięknie za pierwszym. I co? Jest i on znowu. Co to jest? Co z nim się stało? Czy on urósł nagle? Fucking shit. Ała! Rozsypał mnie na raz. Dobra, trzeba użyć umiejętności, wiecie? Jade, umiejętność, dawaj! Dobra. Strzela. Trzech teraz na raz jeszcze. I umiejętność, uwaga. Dup, pięknie, jeszcze 10. Już 15 pokonanych. Unikamy jego ataków, dwóch następnych ciach. Umiejętność. Pięknie, trzech padło. Jeszcze dwóch, jeszcze ciach. Nie trafiłem go, ok. I umieraj. No, dobra, mamy go. Co się z nim stało? Dobra. No, staram się spamować, ale jakkolwiek bym szybko tego nie robił. A mam przytrzymać, okej, okay, ups. Ja spamowałem, a miałem to przytrzymać. Teraz mam spamować, okej. Okay. Chyba się udało, co? Lecisz i dup! Okej, okay, nawet nie pokazali tego uderzenia. The big lug won the day with a considerable sacrifice of his brilliant brother. What a shameful waste. If only Loki had lived to rule Asgard, what a king he would have made. Glorious and burdened with glorious purpose. No właśnie, no właśnie. Dokładnie, bardzo fajny wątek z tym Lokim. Hen w Eterze, poziom ukończony. Kurde, udało się. Udało się, super. Bardzo się cieszę. Zobaczmy tam. Pomijam te rzeczy. Cokolwiek będzie dalej, jakieś takie zakończenie w ramach ostatniej misji? Chyba nie, chyba nie. Bo już grę generalnie skończyliśmy, tak? Dobra. No to co, generalnie mamy... Tej mapy, z tego co wiem, to nie ma jako tako. Nie ma, mogę polecieć w kosmos najwyżej. I w kosmosie mamy co? Już wszystko pokończone raczej, nie? Raczej już wszystko za nami, kurczę, no to słuchajcie. No tak, już teraz nam nie nakierowali na żadną misję.